Płuckie na plus. Podsumowanie tygodnia w skrócie. Skokowy przyrost liczby zakażonych w Polsce oznacza coraz większe obciążenie szpitali przyjmujących chorych na COVID-19. Dlatego wojewoda Tobiasz Bocheński zdecydował o otwarciu szpitala tymczasowego dla chorych na koronawirusa w hali Expo w Łodzi. Rozpoczynamy tutaj leczenie, ale mój apel o przestrzeganie zasad rygoru epidemicznego ma służyć temu, aby ten szpital się nie wypełnił pacjentami, aby udało nam się przewalczyć trzecią falę epidemii, aby zatrzymać wzrastającą liczbę zakażeń, a co za tym idzie, hospitalizacji. W tym miejscu, przed tym szpitalem, w ostatnich tygodniach posłowie, osoby reprezentujące opozycję przychodziły i głośno mówiły, po co ten szpital, po co te pieniądze wydawane, po co to robicie. Otóż właśnie po to robiliśmy, po to przygotowaliśmy, żeby w momencie krytycznym, a takim momentem dzisiejszy dzień jest, żebyśmy w momencie krytycznym mogli ten szpital otworzyć. I dzisiaj ten szpital dzięki temu otwieramy. Gdybyśmy wsłuchiwali się w te wątpliwości, to byśmy tego szpitala dzisiaj nie mieli. Obecnie w szpitalu znajduje się 56 łóżek, w tym 10 respiratorowych, ale w razie potrzeby zainstalowane zostaną następne. Pozostajemy przy walce z pandemią. Maski ochronne, gogle, rękawice, kombinezony za ponad 51 milionów złotych trafią do szpitali oraz podmiotów leczniczych w regionie łódzkim zaangażowanych w walkę z koronawirusem. Do tej pory od początku pandemii, od marca ubiegłego roku, zaangażowaliśmy już łącznie ogólne wydatki na ten cel. Myślę, że można już szacować na kwotę około 150 milionów złotych. Otrzymają wsparcie, to są z 30 podmiotów leczniczych, to są placówki marszałkowskie, powiatowe, szpitale uniwersyteckie, instytuty i podmioty niepubliczne. 101. Taką liczbą pochwalił się Michał Trzoska, dyrektor Kancelarii Marszałka, opowiadając o budżecie obywatelskim województwa łódzkiego. A co ona oznacza? W tym roku do realizacji przekazanych zostało 101 zadań. W tym roku zgłaszamy, w tym wybieramy, a zadania z budżetu obywatelskiego zostaną zrealizowane w 2022 roku. Pula środków do podziału na 2022 rok to 8 milionów złotych. Miło nam za dyrektorem Trzoską ogłosić, 5. edycja budżetu obywatelskiego ruszyła i zachęcić. Już teraz możesz zgłosić swoją propozycję do budżetu obywatelskiego, do czego serdecznie zachęcamy. Spektakle teatralne, koncerty, wystawy i warsztaty online, a to wszystko w jednym miejscu. Łódzkie jako pierwsze w kraju stworzy platformę internetową po to, by prezentować się w sieci. Jest 29 marca, Emila Okupska, dzień dobry. Zapraszam na poniedziałkowe wydarzenia Telewizji Centrum. Dziś w serwisie będzie m.in. Co z Gierzanie myślą o nowych obostrzeniach? Nie jest lekko, nie jest lekko, no wiadomo, jest to uciążliwe dla wszystkich, tak? Oraz będzie kolejna książka o przygodach Jerza spod miasta Zgierza. Powstanie książka, taka jak książka wszystkich Zgierzan wydana 2 lata temu, no i będzie też audiobook. W czwartek ogłoszono wprowadzenie tzw. twardego lockdownu, a wraz z nim nowe obostrzenia. Zamknięte zostały salony fryzjerskie, wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane, a żłobki i przedszkola pozostają otwarte tylko dla dzieci medyków i pracowników służb mundurowych. Co o twardym lockdownie myślą Zgierzanie?
Podzielone są opinie mieszkańców w sprawie nowych obostrzeń pandemicznych w Polsce. Wynika z przeprowadzonej na ulicy miasta sondy. Jedni popierają rządowy kurs, są i tacy, co skarżą się, że mało kto przestrzega obostrzeń. Inni sądzą, że takie działania nic nie zmienią. Krótko mówiąc, różnie mieszkańcy postrzegają poczynania rządu. Wydaje mi się, że będzie dobrze, chyba coraz więcej będzie szczepień i myślę, że chyba społeczeństwo już teraz no jakoś widzi, że jest źle, że powinni te obostrzenia jakoś no dotrzymywać. Czyli widzi pan, ja noszę maseczkę, noszę ze sobą odkażający, także... A pani już może zaszczepiona? No jeszcze nie, jeszcze. Przykro mi, bardzo niedługo będę, mam nadzieję, że będę niedługo, także no... Staram się, żeby nie zachorować. Czyli trzeba wytrzymać mimo wszystko tą sytuację. No tak się wydaje. No coraz będzie ładniejsza pogoda, coraz będzie cieplej. Świat się budzi do życia, także myślę, że będzie chyba lepiej. W ogóle? Nie jest lekko. Nie jest lekko. No wiadomo, jest to uciążliwe dla wszystkich, tak? No ale no, trzeba się jakoś podstosować i żyć dalej do przodu. Nie ma wyjścia. Także... Panie, daj pan spokój. Powinna być kara za brak maski w kwocie 1000 zł. Oczywiście. No i niestety jako Polacy powinniśmy no, mieć wzgląd na to, co się dzieje. Jesteśmy bardzo niezdyscyplinowani, a rząd podchodzi bardzo bagatelnie do tego wszystkiego. Nie prognozuję, kiedy to się skończy, bo trudno powiedzieć. Grypa hiszpańska trwała 3 lata, no nie wiadomo, jak długo to potrwa. Ale w przypadku takiego właśnie rozluźnienia międzyludzkiego myślę, że to się szybko nie skończy. Jesteśmy odosobnieni, w ogóle całkowicie zamknięci i niektórzy dostają już po prostu takiego doła moralnego. A widzi pan, że rząd jednak działa dobrze w taki sposób, że rzeczywiście ludzie czują się bezpiecznie? Na ten temat wolałbym się nie wypowiadać. Nie każdy oceni pracę rządu, jaka jest sytuacja w tej chwili. Także jedno zdanie to nic nie zmieni. Jest to przyjęte ogólnie, kazali. To się nosi, ale dla niektórych jest to bardzo uciążliwe. Dla osób, którzy mają astmę czy duszność, to jest bardzo to uciążliwe. Na zewnątrz, gdzie nie ma ludzi, bo tam, gdzie są ludzie, to trzeba obowiązkowo zakładać. Nie ma sensu, ja uważam, że to nie ma sensu. To. I tak jak się kto ma zarazić, to się zarazi. Nie? Jak powiedział podczas konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski, zaostrzenie lockdownu to hamulec awaryjny w sytuacji krytycznej. Jednocześnie zaapelował o wprowadzenie pracy zdalnej wszędzie, gdzie jest tylko to możliwe. Premier Mateusz Morawiecki argumentował, że nie tylko fakt rosnącej liczby zakażeń, ale też przeciążenie służby zdrowia powoduje konieczność zaostrzania obostrzeń. Kościoły w Wielkanoc będą otwarte, ale wejdzie do nich mniej wiernych niż dotychczas. W gestii proboszczów pozostaje zadbanie o respektowanie limitów w poszczególnych parafiach. Niektórzy już ogłosili, jak zamierzają dopilnować przestrzegania zasad reżimu sanitarnego. Nowe obostrzenia dotknęły wiernych w kościołach. W świątyni może przebywać maksymalnie jedna osoba na 20 metrów kwadratowych. Obowiązuje też zasada dystansu. Trzeba zachować między sobą odległość 1,5 metra. Każdy z nas ma jakieś podstawy, które zostały wytyczone i osób w kościołach może być tyle, ile przewidują przepisy i restrykcje, jakie wprowadzono. Dlatego też Wielki Czwartek, Wielki Piątek no będą miały nieco inny może i charakter. W zależności od tego, co wykorzystamy i wprowadzimy jakoś nowego. U nas jest o godzinie 15 koronka do Miłosierdzia Bożego, rozpoczyna się bowiem nowenna do Miłosierdzia Bożego. Będzie również droga krzyżowa, ponieważ tej drogi krzyżowej ulicami Zgierza nie będzie. I wtedy będzie można również przyjąć Komunię Świętą dla te osoby, które nie będą mogły być wieczorem ze względu na limity choćby, ale i na porę późniejszą mogą skorzystać z tego wyjścia i niejako przeżywać również później poprzez transmisję resztę wydarzeń. Wielką Sobotę, znów myślę, że Wigilia Paschalna będzie miała no, charakter okrojony i nieco skromniejszy, ale równocześnie myślę, że kapłani
poukładają tak harmonogram choćby mszy świętych w samą Wielkanoc, żeby wykorzystać ten czas dla dobra wiernych i otworzyć świątynię i umożliwić spotkanie z Chrystusem tym zmartwychwstałym. W naszej wspólnocie parafialnej dodatkowa msza święta pojawi się o godzinie 7:30, choć wszystko rozpoczniemy o godzinie 6:00 tą symboliczną rezurekcją, też oczywiście z procesją tylko wewnątrz świątyni, gdzie pójdą kapłani i asysta, a wierni zostaną na swoich miejscach. Wielu wiernych zastanawia się, jak będzie wyglądało święcenie pokarmu w Wielką Sobotę. Ja nie wiem, czy dla wszystkich wiernych jest to tak istotne, czy chodzi bardziej o taki wyraz folkloru albo zwyczaju. Bo jeśli ktoś chce zadbać o malowanie jajek, no to można już się od dzisiaj zabrać do tego i jajka malować i niech będą kolorowanki. Ale jeśli chodzi o to, żeby zasiąść do wielkanocnego śniadania przy pokarmie pobłogosławionym i w ten sposób symboliczny mieć Chrystusa w swojej bliskości, który zasiada razem z nami do tego wyjątkowego posiłku, no to mamy zrobić tak, żeby to, co dają nam możliwości, wykorzystać. Czyli jeśli przychodzimy z koszyczkiem przeznaczonym do święconki, no to zachowajmy również wszystkie te zasady, które przewidziano w tych przepisach i myślę, że jeśli poukładamy to mądrze, to będzie to możliwe, żeby skorzystać z poświęcenia, a równocześnie jeszcze przy tej sposobności znaleźć się gdzieś choćby na chwilę przy grobie pańskim, pokłonić się, oddać tą cześć temu, który za nas oddaje życie. Wtedy ma to jakąś wartość, żebyśmy tego nie spłycili i nie zrobili, tylko że najważniejsze, aby koszyczek nie ksiądz kropnie wodą. To wystarczy. Nie, tu chodzi o to, czy my zapraszamy Chrystusa do naszego domu i chcemy z Nim przeżyć to wielkie wydarzenie. Natomiast wciąż obowiązuje dyspensa od obowiązku udziału we mszy świętej w związku z epidemią koronawirusa. Przewodniczący episkopatu poprosił osoby, które nie będą mogły osobiście uczestniczyć w celebracjach, aby łączyły się duchowo ze wspólnotą Kościoła poprzez modlitwę domową i transmisje medialne. 2800 specjalistycznych maseczek trafiło do Urzędu Miasta. Przekazała je zgierska firma Filter Service. Certyfikowane produkty zostaną dostarczone m.in. podopiecznym MOPS, pracownikom punktów szczepień oraz zgierskim bibliotekarzom. W czasach pandemii lokalna firma wsparła lokalną społeczność. Przedsiębiorstwo zajmujące się m.in. produkcją materiałów filtrujących oraz indywidualnych środków ochrony układu oddechowego przekazało miastu 2800 maseczek specjalistycznych chroniących zarówno użytkowników, jak i otoczenie. Dzisiaj umówiliśmy się z panem prezydentem, że przekażemy dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Zgierza półmaski filtrujące, które no bardzo dobrze chronią użytkowników w tej no trzeciej bardzo, bardzo poważnej fali pandemii. Dzisiaj na ręce pana prezydenta przekazaliśmy 2800 sztuk takich półmasek bez zaworu, czyli takie, które chronią i użytkowników, i otoczenia. Certyfikowana półmaska wyróżnia się wysoką skutecznością filtracji aerozoli ciekłych na poziomie powyżej 90% przy zachowaniu oporów przepływu powietrza. Dzisiaj otrzymaliśmy rzeczywiście dodatkowe wsparcie dzięki Filter Service naszej firmie lokalnej, która działa na terenie naszego miasta dla potrzebujących tam, prawda, wszystkich, czy to podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, czy właśnie mieszkańców miasta, którzy z różnych względów nie będą mogli sami wyposażyć się w niezbędne środki zabezpieczające to życie ludzkie, życie i zdrowie ludzkie, które w dzisiejszej fazie, wasze w dniu dzisiejszym, kiedy mamy kolejne rekordy związane z falą zachorowań, potrzebne. Maseczki przekazane zostały Miejskiemu Centrum Zarządzania Kryzysowego. Następnie trafią one m.in. do zgierskiego MOPS-u i podopiecznych ośrodka, a także do punktów szczepień, placówek wsparcia dziennego oraz służb miejskich.
będzie kolejna książka o przygodach Jerza spod miasta Zgierza. Jerz, symbol naszego miasta, już wkrótce rozpocznie podróże po Polsce, gdzie będzie poznawał lokalne dziedzictwo i ciekawe historie. Jego przygody zostaną znowu opisane i wydane w kolejnej książce, napisanej wspólnie z mieszkańcami tych miejsc. Centrum Kultury Dziecka otrzymało dofinansowanie w kwocie ponad 30 tysięcy złotych na projekt pod nazwą Podróże Jerza spod miasta Zgierza. Środki pochodzą z programu Ojczysty dodaj do ulubionych. Centrum Kultury Dziecka właśnie otrzymało dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury z programu Ojczysty dodaj do ulubionych na kolejny projekt z książką o przygodach Jerza spod miasta Zgierza. Tym razem będziemy pisać tą książkę wspólnie z 10 domami kultury z Polski. To są takie domy kultury, z którymi jesteśmy zsieciowani dzięki programom, w których uczestniczyliśmy do tej pory. No i postanowiliśmy wspólnie zrobić taki projekt. Oczywiście będzie to koordynował Zgierz i nasza placówka. I projekt polega na tym, że Jerz będzie podróżował po tych miejscowościach. Tam zostaną zebrane ciekawe historie dotyczące lokalnego dziedzictwa, współczesnej bądź dawnej historii. I właśnie Jerz wśród tych historii będzie się pojawiał. Z tego powstanie książka. Rezultatem projektu będzie wydanie książki. To kontynuacja działań podjętych w ramach Zgierskiej Inicjatywy Lokalnej zrealizowanej w 2019 roku. Wówczas wspólnie ze Zgierzanami napisane zostały dalsze przygody Jerza spod miasta Zgierza, zwane książką wszystkich Zgierzan. Po wakacjach może się okazać, że książka jest już dostępna. To będzie oczywiście książka bezpłatna. Postaramy się, żeby tym razem było jej więcej, żeby była bardziej dostępna dla wszystkich osób, które chciałyby te kolejne przygody, podróże Jerza poznać. Efektem działań będzie również audiobook. To pierwsza taka inicjatywa w Zgierzu. Wartością dodaną będzie utworzenie specjalnego fanpage'a na Facebooku, gdzie zostaną zebrane wszystkie nowe historie o Jerzu spod miasta Zgierza, zarówno z niniejszego projektu, jak i inicjatywy z programu Dom Kultury Plus 2019. Póki co marzec zapadnie nam w pamięci jako chłodny i mokry. Wygląda na to, że przełom marca i kwietnia przyniesie nam bardzo ciepłą aurę z dużą ilością słońca, na jaką wielu z nas czeka od pół roku. Na naszej półkuli kończy się okres panowania półrocza chłodnego. W nocy temperatury dodatnie. W naszym regionie termometry wskażą nawet do 7 stopni na plusie. W ciągu dnia słonecznie, choć możliwe lekkie opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 16 kresek. Środa pogodna i jeszcze cieplejsza. Słupki rtęci maksymalnie pokażą nam do 20 stopni w trakcie dnia i do 8 nocą. W czwartek synoptycy prognozują zachmurzenie umiarkowane i 16 stopni Celsjusza. Ciśnienie będzie spadać. Z zachodu oraz południowego zachodu powieje umiarkowany wiatr. W poniedziałkowych wydarzeniach to już wszystko. Na kolejny serwis informacyjny zapraszam w środę o 16.30. Spokojnego popołudnia życzę. Do zobaczenia.